Serwusik, ja się nazywam Czerni Łukasz i zajmuję się naprawą głośników. Pamiętaj o łapce w górę lub w dół. Konstruktywna krytyka jest zawsze mile widziana na moim kanale. Tak samo zasubskrybuj kanał oraz zapraszam Cię do dołączenia na social media, Facebooka, gdzie prowadzę grupę oraz fanpage. Wszystkie linki macie. W opisie tego filmu wystarczy delikatnie przeskrolować. A tym razem, cztery sztuki głośników. No właśnie, głośników GD20 przez 20, 15 ohmowych. Pokażę, tak, żeby nie było. Proszę bardzo. Takie głośniki właśnie są niby zastosowane jako niskotonowe. GD 20x20x1, 20W o średnicy 20cm, takie głośniki. Czy one są dobre czy złe? Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, bo powiem szczerze, nigdy nie miałem w podsłuchu tych głośników, aczkolwiek raczej one będą się nadawać do, proszę bardzo tutaj pokażę, raczej one będą się nadawać do sekcji średniotonowej niż niskotonowej, poza tym pasmo przenoszenia od 100 Hz, 80 Coś takiego, tak mi to wygląda. Więc takie głośniki, niestety, ale są raczej do średnich tonów. Nie będzie z, niego, nie będzie z nich mocnego basu, chociaż nie wiem, trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Oczywiście one są sprawne. Wszystkie wykazują rezystancję cewki 13,8 OMA, mniej więcej. Wiadomo tam, dwie setki, dwie setne, dwie dziesiąte. Przepraszam, będzie różnicy w te czy we w te. W każdym bądź razie tak te głośniki one sobie wyglądają. Jeszcze obrócę i pokażę Wam faktycznie, że te głośniki są. gd yy, przepraszam, 20 przez, 20 przez 1, jeden głośnik, drugi głośnik. O! I wszystkie są 15-omowe. Jeszcze jeden obrócę. Proszę bardzo. I ostatni GD20 przez 20 wersji o 15-mowej. Jeden, drugi, trzeci. No i oczywiście czwarty. Dotrwałeś do tego momentu? Pamiętaj o subskrypcji. Tak samo łapka w górę lub w dół. Konstruktyna krytyka zawsze jest mile widziana u mnie na kanale. Tak samo zapraszam Cię do social mediów, jakie prowadzę. Na Facebooku grupa o tematyce audio oraz fanpage. Wystarczy przeskrolować. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Dzięki śliczne za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie i hej.